Bardzo mi miło, że Pan się zgodził udzielić wywiadu. Generalnie struktura wszystkich wywiadów jest podobna, czyli najpierw jakby są takie pytania może bardziej ogólnie o dotyczące dzielnic jako takich, jako jednostek pomocniczych. Później to jakby schodząc na dół, dzielnice w ogóle w Krakowie i dzielnica tutaj nasza, siódma. Oczywiście nie jest to taka sztywna struktura, prawda, jeżeli jakieś tematy wyjdą w trakcie, to nie ma problemu. Więc najpierw jakby chciałam Pana zapytać, czy dostrzega Pan jakieś wady, zalety ogólnie tego systemu jednostek pomocniczych w Polsce? Jakby co Pan mógłby wskazać, tak, pierwsze rzuca się na myśl? No wadą podstawową to jest to, że mamy jakby za mało uprawnień, no tak to powiem, czyli jakby nasza rola jest zbyt słaba, powinna być dużo większa. Na pewno te zadania, które powierza nam pan prezydent, jeżeli już powierza, to one powinny być naprawdę powierzone i do naszej jedynej naszej decyzji. Mówiąc krótko, bardzo zła sytuacja jest, jeżeli jest to zadanie powierzone nam w jakimś zakresie, a następnie jednostka miejska pana prezydenta ma te same uprawnienia, czyli również te same zadania realizuje. No i na upartego, jeżeli bardzo chcą, to mogą nasze zadanie przez nas zadecydowane, co będziemy wykonywać, wstrzymać, a realizować to, co oni postanowią. No to jest fatalny układ. Albo powierzamy to zadanie i dajemy samorządowcom możliwość wykazania się, albo udajemy, że im powierzamy. Niestety mam wrażenie, że troszeczkę w tym momencie jest udawania. Dwa, no ja wiem, że my nie mamy budżetu, tylko wydzielony fragment budżetu miasta jest do naszej dyspozycji, no ale również jest tak, że ten budżet jest realizowany przez pana prezydenta, w związku z tym w dowolnym momencie może nam wstrzymać wydawanie środków lub dołożyć nam środki dodatkowe, no coś tutaj nie gra, prawda? No i jeszcze przede wszystkim, czyli tak, raz, precyzyjnie określić te kompetencje, trzymać się tego i zwiększyć te kompetencje. Jednak w demokratycznych społeczeństwach to jednak obywatele powinni decydować o tym, co chcą wkoło siebie realizować, a nie urzędnicy na jakichś tam wysokich szczeblach. To jest wada. Jeszcze jako wadę jeszcze bym jedną rzecz określił, a mianowicie brak, nie wiem jak to nazwać, ale brak możliwości weryfikacji pracy radnego dzielnicowego. Oczywiście my nazywamy go radnym, ale on nie jest radnym w świetle ustawy samorządowej. Niemniej jednak tak radny miejski, jak i radny dzielnicowy, myślę, że pasowałoby, żeby była jakaś weryfikacja jego pracy. Nie umiem teraz odpowiedzieć w jaki taka sposób. Bardziej odgórna administracyjna, tak? Myślę, że bardziej nawet przez samorząd mogłaby być. Samorząd. Dlaczego? Samorząd mógłby sam siebie też weryfikować. Nie ma w tym nic złego. Bo administracyjnie, no to się boję, że znowu dalibyśmy narzędzie administracji państwowej do znowu nadzorowania samorządu, czyli samorząd już przestałby być obywatelski. Tak. Nie, samorząd myślę, że sam byłby w stanie się upilnować. Dać możliwość właśnie, żeby była taka możliwość. No bardzo prosta rzecz, jeżeli radny nie uczęszcza w spotkaniach, powinno to być określone, jeżeli nie jest to spowodowane jakimś takim merytorycznym powodem, no to przepraszam, po co ten radny ma być? Jeżeli nie bierze udziału w pracy. Może zachęta po prostu dla radnych, żeby mieli odwagę i świadomość, że mogą zrezygnować. Pewnie tak, ale to też może jakby wynika z całego tego mechanizmu demokracji. Jeżeli jest wybierany w wyborach powszechnych, to jakby tą stroną weryfikującą mają być obywatele, więc może od tej strony, żeby bardziej ich jednak zachęcić do aktywności. Pełna zgoda, no to być może mechanizm, aby w tych małych okręgach, które wybierają radnego dzielnicowego, była też możliwość w razie czego weryfikacji. Tu nie mówimy, bo oczywiście nie można dać narzędzia na zasadzie odwołania z powodu jakiegoś tam widzimisię. No to dobrze wiemy, że nagle mogą jeden dobry mieszkaniec obrotny może przejść po wszystkich mieszkaniach, jest ich na tyle mało i zorganizować grupę protestu. Niemniej jednak coś by się przydało. Nie jest trudno teraz określić, w jaki sposób to weryfikować, w jaki sposób oceniać, ale byłbym za. I kolejna, teraz plusy, tak? Nie no, plusów jest mnóstwo. W zasadzie plusem generalnie jest to, że obywatele spośród siebie wybierają przedstawicieli. Nie są to politycy w rozumieniu, tak jak parlamentarzyści, są to po prostu ich sąsiedzi. Natomiast no, smutne jest, że po 20 latach jest taka
takie bardzo małe zainteresowanie mieszkańców tym, co robi samorząd lokalny. W zasadzie to są zawsze te same osoby, które się interesują i można je policzyć na palcach dosłownie dwóch, trzech rąk. Ale interesują się tak bardziej pozytywnie, rozumiem, nie w tym sensie, że tylko wtedy, kiedy jest problem i trzeba coś nam załatwić w naszej kamienicy. Przede wszystkim interesują się niepozytywnie, czyli właśnie wtedy, kiedy konkretny problem występuje, trzeba coś załatwić. No i to chyba jest błąd też samorządu. Mieszkańcy nie do końca wiedzą, czym się zajmuje samorząd lokalny. No taki przykład dam. Ostatnio mieszkańcy mają konflikt natury, można powiedzieć, prawnej, bo pomiędzy prywatnym podmiotem, a innym prywatnym podmiotem, z którym podpisali umowę. No i teraz jak przyszli już panowie komornicy, no to szukają ratunku w Radzie Dzielnicy, która nie ma z tym zupełnie nic wspólnego i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pomóc. Także tutaj myślę, że mieszkańcy zawsze, jak się dzieje coś złego, przychodzą i wtedy oczekują, że samorząd to jest coś w rodzaju, jak było jeszcze w tamtej epoce Rady Dzielnic, które były tak naprawdę urzędami, prawda? Czyli tu też coś nie gra, ludzie za mało na ten temat wiedzą. Nie uczestniczą w tym życiu społeczeństwa lokalnego. Zresztą jest taki proces bardzo niepokojący, czyli to ogradzanie nieruchomości, prawda? Stawianie murów między sobą. To się przekłada potem też również na ten kontakt z samorządem. Ludzie jakby na co dzień nie chcą tworzyć społeczeństwa, wręcz przyjaciół w swoim otoczeniu, tylko każdy sam, każdy się obawia drugiego, stąd też prawdopodobnie i nieufność do samorządowców i brak zainteresowania, co ten samorząd robi naprawdę. Ale generalnie jestem, powiem, za, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby tą rolę, którą teraz radni dzielnicowi spełniają, przejęli na przykład radni miejscy, bo radni miejscy mają dosyć komfortową sytuację, bo te wszystkie drobiazgi właśnie, te wszystkie niepokoje tak czy inaczej zawsze pierwsze lądują w Radzie Dzielnicy. Wiele z nich rozwiązuje Rada Dzielnicy, Radni Dzielnicy, bo to nie musi być Rada, poprzez różne działania. Nawet czasami wystarczy, że radny zadzwoni do jakiejś jednostki miejskiej i tylko zapyta, dlaczego jakiś problem tak wygląda, nie inaczej i jak go rozwiązać. Mieszkaniec często sam tego po prostu nie chce, boi się, nie potrafi zrobić, więc ta Rada Dzielnicy na pewno się przydaje. Proszę dalej pytać. To może jaki wpływ mają partie polityczne, czy mają wpływ jakiś tutaj na jednostki? Może tutaj w Krakowie? Nie ukrywam, że sam jestem w partii politycznej i owszem, pewnie dlatego zostałem przewodniczącym, że jest nas tu 7 czy 8 osób z partii politycznej, czyli łatwiej było zdobyć niejako to poparcie, chociaż łatwiej, nie łatwiej. No, wśród kolegów partyjnych też trzeba najpierw na tyle sobie wyrobić prestiż, żeby chcieli zagłosować, tak? Bo w partii jest jeszcze dodatkowo dochodzi to, że wielu ludzi jest bardzo ambitnych i o tym trzeba pamiętać. Dlatego działają w partiach, tak? Znaczy, także tu też nie jest takie proste, aczkolwiek ja nie widzę w dzielnicy, przynajmniej u nas, bo słyszę różne głosy, jakiegoś takiego wpływu. Mnie jeszcze nigdy partia nie powiedziała, jak mamy głosować. I myślę, że się to nie zdarza. Nie słyszałem o takim przypadku, żeby partia powiedziała, radni tej dzielnicy mają głosować w taki, a nie inny sposób. To oznacza, że partia nie stosuje żadnych nacisków na swoich członków partii w Radzie Dzielnicy. Zresztą byłoby to chyba absurdalne, gdyby tak się działo, bo to nie są polityczne rzeczy. No. Mało atrakcyjne w każdym razie. No nie, ale nie, no, mało jakby... Pod względem marketingowym, tak bym to określiła. No tak, więc ja myślę, że nie. Dobrze, że partie są, dobrze, że łatwość jest też wstępowania do rad dzielnic kandydatów niezależnych, bo w zasadzie szyld partyjny czasem pomaga, a czasem bardzo przeszkadza. Ostatnie wybory były tego przykładem, że szyldy partyjne nie pomogły. Chyba jest jeden z większych współczynników niezależnych radnych dzielnicowych. Natomiast tak czy inaczej ci radni na pierwszych spotkaniach uprawiają politykę, ci niezależni też. No bo muszą wyłonić przewodniczącego, zarząd, przewodniczących komisji. To jest polityka oczywiście personalna, zdajemy sobie to z tego sprawę, a nie polityka poglądów. Bo przyznam szczerze, pamiętam, jak rozmawiałem z niezależnymi radnymi z prośbą o poparcie na przewodniczącego. Oczywiście rozmawialiśmy o kierunkach w dzielnicy, ale te kierunki wszyscy mamy jednakowe. Wszyscy chcemy to samo mniej więcej realizować dla dzielnicy, ale nie jest to według poglądów partyjnych. W związku z powyższym ta polityka jest tylko personalna, no i tak już jest. No chyba innej sytuacji nie może być w momencie, kiedy demokratycznie kogoś wybieramy, prawda?
To dobrze. To w takim razie się cieszę, czyli to świadczy o tym, że po prostu kiedy Państwo zajmujecie się jakimś określonym problemem, jakby te rzeczy, te powiedzmy idee polityczne czy jakieś interesy polityczne po prostu schodzą na bok i w zasadzie zajmujecie się konkretnym, tak? Czyli tak, ale na pewno mieszkańcy na, znaczy, konkretnie. Na pewno oczywiście człowiek o danym poglądzie, i to nie ma znaczenia, czy należy do partii, czy niezależny, ma jakiś pogląd, tak? Tak, no, tak, ja na przykład mam swoje poglądy na życie. Pewnych rzeczy nie będę inaczej. To nie będzie tak, że moje poglądy powodują, że ja czegoś będę blokował, nie realizował, ale załóżmy, nie będzie to mój konik, to nie będzie moje zainteresowanie, bo mam poglądy takie, jakie mam, więc mój nacisk i moje działania idą w innym kierunku niż być może kogoś, kto jest bardzo konserwatywny. Ja jestem bardzo liberalny, ktoś może być bardzo konserwatywny. Będziemy mieli troszeczkę inne spojrzenie. Natomiast myślę, że rolą radnego dzielnicowego jest jednak słuchać woli mieszkańców. I no nie ukrywam, że dla mnie pewne tematy są obce, ale jeżeli one się pojawiają, to z równym zaangażowaniem się za to przynajmniej ja biorę i jeżeli wiem, że mieszkańcy czegoś chcą, to robię. Chociaż nie leży, to nie jest to zgodne z moimi poglądami politycznymi, tak? Natomiast to nie ma znaczenia, bo my nie realizujemy politycznych rzeczy, tylko merytoryczne. Więc jeżeli, no dam taki prosty przykład, jeżeli dla mnie na przykład to jest przykład, bo ja nie mówię, że tak jest. Załóżmy, nie jest istotny pomnik, nie wiem, bohaterów o wolność, tak? Tak? Bo mogę mieć inny pogląd, w ogóle nie interesować się. Ale jeżeli wiem, że mieszkańcy chcą taki pomnik, to zrobię wszystko, żeby go mieli. I chowam do kieszeni swoje poglądy polityczne. Ja je mogę wtedy odkryć, jakbym miał decydować o polityce w kraju, ale nie w samorządzie lokalnym na pewno. A co by Pan zmienił jeszcze tak, może jakieś konkretne rozwiązanie bardziej, żeby tu może te dzielnice jeszcze lepiej funkcjonowały? Na pewno jestem zwolennikiem zmniejszenia ilości radnych dzielnicowych. Nie ukrywam, że tak. Myślę, że propozycja, która ostatnio się pojawiła, około 15 radnych w dzielnicy, dobra propozycja, jest jak najbardziej tak. Na pewno to troszeczkę da oszczędności, chociaż te oszczędności są żadne i często ludzie podnoszą, że radni to duży koszt w Krakowie. Nie sądzę. W porównaniu do Warszawy czy wielu innych miast, umówmy się, że Kraków naprawdę umie liczyć kasę i na samorząd. Samorząd nie jest przepłacany na pewno. Wiemy, jakimi pieniędzmi dysponują rady dzielnic rocznie na utrzymanie swoich siedzib. Na przyszły rok na przykład jest to 34 tysiące na cały rok. No, umówmy się, że szaleństwa nie ma. Nie jesteśmy w stanie nawet sobie kupić rzutnika multimedialnego, czegokolwiek. I wiele rzeczy radni też się składają z prywatnych pieniędzy lub z tych diet, które dostają, prawda? I kupujemy jakieś rzeczy dla dzielnicy też. Także tutaj to nie będzie oszczędność, ale na pewno będzie łatwiej pracować. Na pewno trzeba by bardziej dopasować, to oczywiście już jest sprawa ustawodawcy, tą liczbę radnych do mieszkańców. No dzisiaj jest podzielone powyżej 20 tysięcy mieszkańców, 21 radnych. Nasza dzielnica liczy 20 200 coś mieszkańców, ale są dzielnice, które mają 70 tysięcy mieszkańców i też mają 21 radnych. Coś tutaj nie gra, prawda? Tak, tak. Można by to zmienić. Ale też nie można zmienić rażąco tą proporcję utrzymywać, jakoś bardzo tych dużo grup, no bo mogłoby się okazać, że nagle z proporcji by wynikało, że oni by mieli 70-60 radnych przy naszych 20 czy 15. Też byłoby to niepoważne. Więc to zejście do 15 radnych w dzielnicach powyżej 20 tysięcy, a 11 radnych w dzielnicach poniżej 20 tysięcy mnie się podoba, popieram bezwzględnie. Łatwiej będzie na pewno pracować. Teraz co jeszcze zmienić? No, ciężko powiedzieć mi, co zmienić w samej pracy Rady. Myślę, że to jest dosyć dobrze funkcjonujący organizm w Krakowie. Na pewno trzeba zmienić wszystkie procedury. Nie ulega to wątpliwości, że procedury, którymi się posługujemy, są anachroniczne. Zresztą niedawno po rozmowach z wieloma jednostkami miejskimi stwierdziliśmy, że wiele tych procedur jest łamanych i przez jednostki miejskie, i przez radnych. Ale dlaczego? Bo one są już po prostu dawno niezmieniane. Niektóre są z 2002, 2004 roku i one już nie pasują do tego, co się dzisiaj dzieje. Zmieniła się przecież ustawa o finansowaniu samorządów gminnych. W związku z czym, znaczy nie samorządów, tylko gminy, przepraszam, w związku z czym inaczej pieniądze są dzisiaj rozdzielane. Zupełnie inaczej nazywamy te części pieniędzy, a zarządzenia, czyli te procedury są przestarzałe. Więc to na pewno podlega zmianie. Być może warto uprościć statut dzielnic. Mało,
Każda dzielnica w Krakowie może mieć inny statut. Tutaj, no tutaj jest zadziwiające, że radni przez tyle kadencji nigdy nie próbowali nic zmienić w statucie swojej dzielnicy, a przecież dzielnice mają zmienną specyfikę. Kolejna rzecz, czyli finansowanie dzielnic. Są pewne algorytmy, według których są te pieniądze dzielone. To też bym zmienił, na pewno podlega to debacie. Nie dlatego, że czuję się, że Zwierzyniec dostaje mniej, a ktoś więcej, tylko dlatego, że niektóre dzielnice dostają pieniądze na jakiś cel, według jakichś algorytmów, a ten cel u nich nie jest trudny do zrealizowania, bo u nich na przykład on nie występuje. Wszystkie dzielnice mają te same zadania. A jest różnica na przykład między pierwszą dzielnicą a siódmą, chociażby taka, że pierwsza jest mocno wybrukowana i w zasadzie trudno mówić, że oni mają zieleń, a nasza dzielnica jest głównie zielona. Czyli nam potrzeba byłoby dużo więcej pieniędzy na zagospodarowanie terenów niezurbanizowanych, a jedynka potrzebuje na pieniądze na tereny zurbanizowane mocno. No i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów bym mógł mnożyć. Więc tutaj, ale to są drobiazgi. To można zmieniać tutaj na płaszczyźnie samej gminy. Do tego nie trzeba ustawodawcy angażować. A tutaj, jeżeli chodzi o tą konkretną radę, jak ona funkcjonuje? Dobrze, źle? Co by Pan jeszcze poprawił? Chociaż to jest trudne pytanie na pewno rozumiem, dla przewodniczącego, rozumiem, tak? Rozumiem, że to się wytnie. Nie. Robimy przerwę dla Pana profesora. No dobrze, chcę Pani się przysłuchać też. Zostać. Mogę chętnie posłuchać. Czyli teraz może porozmawiajmy tutaj konkretnie o tej dzielnicy, o funkcjonowaniu Rady. Może jakieś mankamenty Pan dostrzega jeszcze? No powiem tak, no podstawowym mankamentem jednak, mimo że podkreślam, bronię samorządu lokalnego i tak dalej, to jest to, że też startujące osoby do samorządu jak gdyby mają zbyt małą wiedzę, czym zajmuje się Rada Dzielnicy. I to też dotyczy tutaj siódemki? Też. Jest grupa radnych, na szczęście nie jest to grupa wiodąca, w sensie większość, ale jest grupa radnych, która no szybko gasną, mówiąc krótko, bo wydaje im się, że ten radny to jest realna władza i realny wpływ na otoczenie. Znaczy powiem tak, to jest wpływ na otoczenie, to jest pewnego rodzaju realne działanie, tylko że to nie jest tak, że ja przychodzę i wydaję rozkaz i polecenie i to się dzieje. To jest, tu trzeba umiejętności troszeczkę właśnie, szybko trzeba poznać strukturę miasta, szybko trzeba poznać zasady pracy urzędów i w tym momencie można zacząć lobbować, może dobry będzie wyraz, za pewnymi zmianami, negocjować, zarażać urzędników pomysłami, wypracowywać je razem, wspólnie, bo przecież urzędnicy to nie są ludzie, którzy są też oderwani od naszego życia, tylko że niekoniecznie muszą znać specyfikę konkretnej ulicy, dzielnicy, tak? Bo to jest bardzo często urzędnicy, ja tak mówię, na przykład urzędnicy, zarządcy drogi, jak ich poznaję troszeczkę bliżej, to są ludzie na przykład spoza Krakowa w ogóle. No więc oni specyfiki zupełnie nie rozumieją lokalnych społeczności. Czyli wracając, co w tej Radzie doskwiera? Doskwiera złe podejście do pełnienia tej funkcji. I teraz tak, z tej grupy ludzi, która jak gdyby jest to zimne wiadro wody wylane po paru miesiącach na nich, część szybko zaczyna, znaczy szybko, no, zaczyna rozumieć i zmieniać ten swój sposób myślenia i angażować się, a część tak no jakby, nie wiem, uznaje, że nic nie można zrobić, w związku z powyższym przestają funkcjonować, tak. No i brutalnie muszę powiedzieć, że zamiast pomagać, to czasami utrudniają tą pracę poprzez brak zaangażowania. Ja powiem szczerze, że jestem zdumiony, bo przecież potem podpisuję protokoły z sesji. No samej sesji nie jestem, nie sprawdzam, kto jak głosował i nawet nie pamiętam, kto za czym. Jakby moja percepcja umysłu na to nie pozwala. Natomiast potem patrzę w protokołach, jestem tak zdumiony sposobem głosowania radnych. I ja wiem, że to są prawie zawsze te same osoby. Typu w ogóle nie zabieranie głosu, na przykład w sensie nie głosowania nad czymś. Są radni, którzy potrafią przez połowę uchwał na sesji w ogóle nie głosować. Ja wiem, że oni czytają ten projekt uchwały i oni zupełnie nie wiedzą, o co chodzi. No ale czyja to jest wina? No z jednej strony troszkę siebie obwiniam, może za mało ich informuję. Tyle tylko, że ja w ferworze tej walki, tu często powstają projekty uchwał, bardzo dużo zarząd tworzy projektów uchwał. My mamy zarząd w czwartek, sesja jest we wtorek. Ja nie mam czasu naprawdę się roztkliwiać nad tym, że żaden radny nie chce w tym okresie przyjść i spytać, co się dzieje i dzwonić do niego. Radnych jest większość, ja jestem tutaj sam, zarząd to jest 5 osób
I my naprawdę mamy co zrobić przez te parę dni, żeby przygotować sesję, tak? Radnych namawiam zawsze, żeby wnosili projekty uchwał w czasie dłuższym niż 10 dni przed sesją. To się udało, na szczęście już w drugim roku tej kadencji, że wszystkie komisje nie są tuż przed sesją. A i tak większość uchwał wprowadzamy w trybie tam paragrafu, nie pamiętam, 18, 19, czyli poniżej 10 dni. Czyli tak naprawdę oni te projekty uchwał widzą w momencie rozpoczęcia sesji. To jest tragiczne dla nich, ja rozumiem, ale sami są sobie też temu winni, ponieważ wnoszą te projekty uchwały. Mnie nie wolno powielić projektu uchwały na dobrą sprawę takiego, który nie jest jeszcze wprowadzony do porządku obrad. Oczywiście ja go powielam i oni go mają, żeby wiedzieli, co odrzucają, tak? Ewentualnie przyjmują. Samo głosowanie, jak Państwo widzieli na sesji wprowadzania druków na sesję, no u nas, Pani była na ostatniej sesji, tak, u nas szczególnie to było na ostatniej sesji, ile było projektów uchwał wprowadzanych i to był automat, prawda? Karabin maszynowy, kto za, kto przeciw. Czyli nawet nie wykorzystujemy tego mechanizmu, że nie chcemy wprowadzić, ponieważ radni nie mają odwagi nie wprowadzić projektu uchwały, bo nie wiedzą, co to jest za projekt uchwały. Tak. Więc wolą go wprowadzić, wysłuchać projektodawcę i wtedy ewentualnie odrzucić projekt. Czyli jakby jeden instrument już nam znika całkowicie. Instrument wprowadzenia zgody na wprowadzenie projektu uchwały w ostatniej chwili lub braku tej zgody. Bo gdyby to był, tak jak mówię, jeden, dwa projekty uchwał, na, tak jak ostatnio było 25 bodajże projektów uchwał, dwa, trzy, które były wprowadzone w tym trybie poniżej 10 dni, to byłaby chwila może na zastanowienie, nie byłby to problem. Ale jak my mamy 20 projektów uchwał, które wprowadzamy w ostatniej chwili na sesję, ja przyznam szczerze, w porównaniu do poprzedniej kadencji, bo jestem radnym drugiej kadencji, zmieniłem to, że udaje nam się mieć jedną sesję w miesiącu. Czyli jest jedna sesja w miesiącu i ewentualnie sesja nadzwyczajna, tak? W tamtej kadencji były co dwa tygodnie, więc wszystkie projekty uchwał w zasadzie wchodziły w tym trybie poniżej 10 dni. Teraz, bo po to jedna sesja, żeby właśnie te komisje miały czas przygotować projekty uchwał. A i tak to się nie udaje, ponieważ, no właśnie to jest to, co zacząłem, no nie ma tego zaangażowania wprost. I teraz, żeby to jeszcze wyjaśnić, bo to nie jest może człowiek winny też temu. Zwykły człowiek, który zostaje samorządowcem i nagle musi postępować zgodnie z zarządzeniami, procedurami, statutem Rady Dzielnicy, regulaminem Rady Dzielnicy. Jak to ładnie jeden radny mi powiedział, który jest czwartą kadencję już radnym, to jest przesada. My tu nie po to jesteśmy, żeby znać i doktoryzować się nad statutami. I to zdanie też jest ciekawe. W gruncie rzeczy nie jest ono takie złe. Czyli można by wyciągnąć wniosek, że statut i regulamin jest zbyt rozbudowany. Za dużo przewiduje rzeczy. Może troszeczkę więcej zdrowego rozsądku powinno być dla tych radnych, bo przecież to nie są prawnicy. To nie są ludzie, którzy muszą umieć czytać ze zrozumieniem wszystko, co jest aktem prawnym. No realia są takie, jakie są. Ja jestem oprócz tego agentem ubezpieczeniowym wiele lat. Pamiętam mój pierwszy raz, jak pojechałem na pierwsze szkolenie i kolega mi mówi: weź sobie tam warunki ogólne, mi przysłał pocztą, przeczytaj sobie przed tym szkoleniem, będzie ci łatwiej. Oczywiście jak zwykle nie miałem czasu się tym zająć, więc 2 godziny przed rozpoczęciem szkolenia miałem czas w kawiarni, usiadłem, czytam pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, dzwonię do kolegi i mówię: Mariusz, czytam 3 razy i w ogóle nie rozumiem, co czytam. Ja się do tego nie nadaję. A on mówi: nie przejmuj się, przełamiesz pierwszy etap i zobaczysz, zaczniesz to widzieć. I faktycznie, 30 minut szkolenia i otwarło mnie na warunki ogólne ubezpieczenia, tak? Bo jest pisane językiem prawniczym. Ten język nie jest normalny dla wszystkich obywateli. W związku z powyższym nie wymagajmy też od radnego szczebla, samorządowca szczebla podstawowego, że on będzie status miał w małym palcu. Nie będzie go miał nigdy. To dopiero radny drugiej, trzeciej kadencji zaczyna rozumieć, o co chodzi w statucie, ale żeby tak jeszcze powiedzieć, ja też się go nie uczę na pamięć, przecież to byłoby chore. Nie ma sensu chyba. Po prostu jeżeli mam wątpliwość, sięgam do niego. Czy popełniam błędy? Popełniam. Każdy człowiek popełnia błędy i czasami mi się zdarza, że potem patrzę o rany, statut mówi inaczej, a ja zrobiłem na sesji inaczej. Ostatnio na przykład przez przypadek dopuściłem po głosie za i głosie przeciw pod wnioskiem formalnym do głosowania. Zawsze mam problem z tym punktem. Miałem, w końcu zadzwoniłem do prawników, jak go interpretować. Myśmy tu wymyślili 2 interpretacje, okazało się, że jest 3. interpretacja. Pani prawnik się śmiała w Urzędzie Miasta i mówi: zawsze wnioskowałem, żeby to zmienić. Jest źle napisane, po prostu można różnie interpretować ten sam zapis. No i przedstawiła mi, co było zamysłem. I o dziwo, ten mój błąd, który myślałem, że jest błędem, on był zgodny ze statutem. No to w ogóle, no, zadziwiająca rzecz.
Natomiast ja bym do tego nie przywiązywał wielkiej wagi, to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. To ma znaczenie wtedy, kiedy następuje konflikt między ludźmi. Wtedy musimy trzymać się regulaminu i statutu bezwzględnie, ale jeżeli jest zgoda i czynności służą dobru mieszkańców, to umówmy się, czy to jest procedowane właściwie, we właściwej kolejności, czy tak idealnie zgodnie z tym statutem, nie ma już tak wielkiego znaczenia. Ważne, że oczywiście nie łamiemy prawa w rozumieniu prawa obowiązującego w Polsce, bo to, że się troszeczkę proceduralnie pogubimy, to nic złego w tym nie ma. Ale jakby przeciwwaga do tego, co teraz mówię, fajnie by było, gdyby radni chcieli, jak już się coś poruszamy i sobie wytłumaczymy, to chcieli się tego już trzymać. I dam taki prosty przykład. No nie mogę tego wywalczyć, jest to strasznie trudne, nie wiem jak to jest w innych radach dzielnic, może warto popytać. Komisje nie zostawiają mi projektów uchwał podpisanych na drugi, trzeci dzień. Oni powinni zostać po komisji, powinien zostać projekt uchwały podpisany przez przewodniczącego. A ja czasami te projekty uchwały dostaję po tygodniu. Walczę z tym z radnymi potwornie. Ciągle ich upominam o to. A to też jest głupie, żeby dorosłych ludzi upominać, prawda? A to wynika z tego, że radni boją się troszeczkę tego pisania projektów uchwał, boją się powoływania na podstawie jakiego przepisu prawnego daną uchwałę podejmuje projekt uchwały, pisze komisja. Natomiast, tak jak mówię, no ciężko jest się ludziom przełamać, że stają się urzędnikami po troszkę. Bo samorządowiec troszeczkę jest już urzędnikiem, czyli przestrzega pewnych procedur i radni by chyba tego nie chcieli, tak mi się wydaje, żeby to dalej poszło w tym kierunku. Stąd wnioskowałbym uproszczenie procedur i uproszczenie tych systemów pracy. A już na pewno, jeśli chodzi o procedury decydowania na przykład o sprawach finansowych, no to jest chore, że w każdej jednostce są inne terminy procedowania. To jest chore. Już nie chodzi o to, że jest inny termin, inny miesiąc, jest inny dzień miesiąca. To jest nienormalne. Ja bym ustawił natychmiast termin sesji, gdyby zawsze były te same terminy składania projektów uchwał. Na przykład, że ostateczny termin złożenia uchwały jest, nie wiem, do końca miesiąca, to my wiemy wtedy, że sesję zawsze robimy 5 dni przed. I mamy sprawę rozwiązaną. A tu jest sytuacja, że część trzeba podejmować do ostatniego dnia miesiąca, część do 15 dnia miesiąca. No i czasami jak zrobimy sesję, na przykład byśmy zrobili 12 dnia miesiąca, to to co przed 15 jest ok, ale to co między 15 a tym 30, gdzie trzeba do końca miesiąca, już może ulec zmianie. No a podstawowa rzecz, która wyszła w tym roku w Krakowie, czyli na przykład środki priorytetowe dla dzielnic. My podejmujemy uchwałę, trudną uchwałę, bo to musi być konsensus wszystkich radnych. Wydajemy te pieniądze, o których możemy decydować w 100% na co chcemy wydać, tak? Nie są one powierzone, tylko to jest dowolność pełna. No i po uchwale otrzymujemy jakiś czas później kwotę, że jest mniejsza. I teraz ja mam później, to zresztą radny zarzucił ostatnio, prawda? Jak to jest możliwe, że nagle oni dostają projekt uchwały na sesji, tak ważnej uchwały dotyczącej tego, co wypracowywaliśmy wcześniej przez 2 miesiące wszyscy radni tu w dzielnicy i negocjacje były różnego rodzaju, rozmowy, przekonywanie się, czy ten ogródek jest ważniejszy, czy ten skwer, czy może chodnik, czy lampa. Nagle ja muszę 80 tysięcy mniej wyciąć z tej uchwały i mam na to kilka dni. No i jak w tym momencie doprowadzić do konsensusu? W tym momencie jest zarząd, że co? No, że zarząd. Jeszcze w tej sytuacji oczywiście jest kto? No, Platforma Obywatelska, tak? Bierze i wydaje pieniądze jak chce. A wynika to z tego, że pan prezydent określa kwoty, które daje dzielnicom. Później ma termin określenia tych kwot, aniżeli my, którzy podejmujemy uchwały w wyniku procedury dzielenia tych pieniędzy. No więc absurd totalny. I to wystarczy zmienić. I wtedy faktycznie ten zapał radnych może byłby inny. Może ludziom by się bardziej chciało pracować merytorycznie, bo oni po prostu są przygnębieni tymi dokumentami, tym systemem, tak. Ja nie mówię, bo on nie jest tragiczny. Tego się też można nauczyć, ja się zgadzam z tym. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie wymagajmy, że 21 osób w każdej dzielnicy odnajdzie się w tym po prostu. Nie odnajdzie się, nie ma takiej możliwości. My przecież mamy różne wykształcenia, my przecież mamy różne poglądy, różne swoje zawody. Też o to chodzi chyba. To o to chodzi oczywiście, to jest najfajniejsze. Ja się nawet cieszę, że nie ma czegoś takiego. My na przykład teraz prowadzimy gazetkę dziennicową, nie mając ani jednego polonisty w swoim składzie, ani jednego dziennikarza w sumie. Nikogo, kto by to podrał, więc zdajemy się na urządzenia elektroniczne i ich oprogramowanie. No nie, no śmieję się, bo oczywiście część ludzi pisze świetnie w języku polskim, ale, tak. No, ale prawdę powiedziawszy, chyba 2/3 nie za bardzo potrafi. No.
A to jeszcze tam pojawiła się kwestia komisji podpisywania protokołów, ale generalnie są pomocne komisje w pracy Rady, czy tak nie bardzo? Znaczy nie, no są bardzo potrzebne. Dobrze działająca komisja jest naprawdę nieoceniona. Nie da się jej nawet przecenić, jeżeli dobrze pracuje. Są takie komisje, że faktycznie świetnie pracują. No ale niestety bywa też komisja, która niedobrze pracuje. My w tym momencie jest projekt uchwały Komisji Infrastruktury, odwołanie przewodniczącego komisji. Będzie potężna awantura pewnie na najbliższej sesji, jeżeli panie będą panie świadkami. Ja nie będę akurat. Ciekawej dyskusji być może, a być może nie, trudno mi powiedzieć. Nie ukrywam, że to jest wyjątkowa sytuacja. To jest w ogóle ten przewodniczący, który. No to jest właśnie ten dowód, czy partia może coś ustawić w dzielnicy. No pewnie gdyby miała większość członków, tak, ale też nie do końca, bo na przykład dobrze znamy przykład dzielnicy szóstej, gdzie opozycją główną do przewodniczącego są członkowie tej samej partii, tak? Bardzo ciekawa sytuacja, a w zarządzie są koalicjantami jakby partia przeciwna i partia się podzieliła, tak? U nas nie, no i na przykład ten przewodniczący rozegrał nie nas jako członków partii, tylko nas, którzy zaczęli budować jakby grupę ludzi, która chciałaby razem współpracować i podobnie myśleć. I on rozegrał dwie komisje i przejął te dwie komisje. Z grupą niby mniejszościową, ale tak obsadzili te komisje, że tam są te wszystkie osoby w tych dwóch komisjach, mają dwóch przewodniczących komisji, tak, i prowadzą. I ja zresztą osobiście byłem za tym, żeby nie prowadzić rozwiązań siłowych, bo były takie pomysły, że możemy na sesji po prostu nie podjąć uchwały, tak? A tu mamy większość jakby jako ta grupa. Ale mówię nie, bo to jest zła nauka demokracji, to jest fatalne. Demokracja ma uwzględniać potrzeby mniejszości zawsze i wszędzie. Ta większość musi to robić. I walczyłem o tego przewodniczącego, przyznam się szczerze, bardzo długo. No ale poddałem się, kiedy po prawie dwóch latach tej kadencji pan przewodniczący, a byłem na komisji, gdzie ustalali listy hierarchiczne remontów na przyszły rok, i nawet po posiedzeniu własnej komisji zmienił w zaproponowanym projekcie uchwały przedłożonym na sesji, a wynikiem właśnie jest to, że nie zostaje projekt uchwały napisany na czysto i podpisany. Tylko on sobie w domu to przepisuje na czysto. Można by powiedzieć, że występuje złamanie prawa. Natomiast oczywiście nie do końca, no bo jedni teraz twierdzą, że było powiedziane, inni twierdzą, że nie było powiedziane. I to jest to, co ja mówię. Tu procedura powinna być sztywna. Ja uważam, że tu procedura powinna być, że jeżeli nie jest zostawiony projekt uchwały, a napisane w protokole, że został podjęty przez komisję i nie ma go na drugi dzień rano na biurku u pani sekretarki, to powinien być potraktowany, jakby go w ogóle nie było. Sprawa byłaby czysta, dlatego że wtedy, przed podpisaniem na komisji, każdy powinien przeczytać i zaznajomić się. Ja nawet zaryzykuję stwierdzenie, że każdy, kto podpisuje się na liście posiedzenia komisji, powinien przyjąć do wiadomości, że podpisuje się pod każdym projektem uchwały, który zostawia ta komisja i pod protokołem, a nie tylko przewodniczący. I tego radni też jakby nie umią sobie dopilnować gdzieś. No i teraz tak mówię, no będzie, jest projekt uchwały odwołujący, no pewnie go, zarząd go pewnie poprze, chociaż jeszcze nie wiem, w czwartek będziemy o tym rozmawiać, no bo tam się ciągle źle dzieje i ta komisja, nie ukrywam, jest mi dużą kulą w nogi. A jest to najważniejsza komisja w dzielnicy z punktu widzenia największej ilości pracy, no i na pewno ma największy budżet do dyspozycji, część budżetu. Nie mogę tego zrozumieć, dlaczego dla radnych ważniejsze jest wyremontowanie chodnika w swoim okręgu niż obiektywnego podchodzenia do prac w całej dzielnicy. Radni przede wszystkim popełniają jeden błąd podstawowy, nie wszyscy, no nie mówię wszyscy, że zapominają, że oni nie są radnymi okręgu, tylko są radnymi dzielnicy. I to myślenie kategoriami swojego elektoratu jest silne. I tu nie ma nic do czynienia, czy ktoś należy do partii, czy nie. Wszyscy bezwzględnie tak myślą, że najważniejszy jest ich elektorat. To jest błędne myślenie. Czy wszyscy, no przepraszam, bo nie wszyscy. Dzielnica jest najważniejsza. Muszą, po to są ciałem kolegialnym, żeby razem to ustalać. Czy da się to doprowadzić do tego mechanizmami jakimiś, czy procedurami? Sądzę, że nie. Sądzę, że to jest właśnie to, co... Mentalna zmiana. Sądzę, że o tym trzeba ciągle rozmawiać i trzeba ciągle uczyć ludzi, na czym polega samorządność. Długi proces. Ten element, o którym pan teraz mówił, to pojawia się na tylu, na ilu ja byłam na razie w sesjach.
to bardzo, bardzo często to myślenie właśnie okręgiem, a nie myślenie jakby całą potrzebą całej dzielnicy. Także to jest chyba praca u podstaw generalnie wszędzie, nawet nie tylko tutaj w Siódemce, tylko... Na spotkaniu z mieszkańcami z Przegorzał, bo tam było spotkanie takie trochę pojednawcze między mieszkańcami, bardzo się pokłócili między sobą i dochodziło do bardzo groźnych już sytuacji. Tam chodziło między innymi o ogródek jordanowski, który budujemy teraz. To jest taki kompleks, część parkowa, część dla młodzieży, która już powstała, tam ping-pong, kosz i część dziecięca. To wszystko jest dosyć duże. Największy tego typu obiekt w dzielnicy siódmej teraz, jak go skończymy. No i tam radny z tamtego terenu razem z przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska gdzieś tam w jakiś sposób się przekonali, że chyba mieszkańcy nie do końca chcą to realizować. No i coś, na co są pieniądze, co jest rozpoczęte, co było od lat projektowane, nagle zaczyna być torpedowane przez niektórych radnych. Ja mieszkańcom powiedziałem wprost na spotkaniu. Nie jestem mieszkańcem Przegorza. Sądzę, że z dziećmi to już na pewno nie przyjadę, może z wnukami kiedyś, ale ten ogródek, mimo że jest w Przegorzałach, on jest dla całej dzielnicy. On nie jest budowany dla mieszkańców Przegorza. Oczywiście przede wszystkim, bo mają najbliżej. Tak. I w 90 czy 80% to oni będą z tego korzystać. Ale to jest ogródek dla dzielnicy i dla Krachowa. Bo to jest budowane z pieniędzy gminy, a nie z pieniędzy Przegorzał, a tym bardziej z pieniędzy zwierzyńca, tylko gminy. I mówię, ludzie, jeżeli już jest, budujemy to na terenie gminnym, nie zatrzymujcie czegoś, co ma służyć wszystkim mieszkańcom. Z jednej strony chcielibyśmy przyciągnąć na zwierzynie do Lasu Wolskiego ludzi, na sikornik, a z drugiej strony, sama pani wie, jak to wygląda. Jest to ja powiem, że to jest wręcz dramatyczny wygląd sikornika i tego, co się dzieje w bo Las Wolski jest okej, okay, ale sikornik jest beznadziejny. Po co ma mieszkaniec Krakowa przyjeżdżać do Przegorza? Po co ma przyjeżdżać na Bielaniec? Co tam jest ciekawego? Nic. No to właśnie dlatego takie miejsce może spowodować, że mieszkańcy przyjadą. Jak przyjadą? Pewnie przyjadą w przyszłości drogą rowerową, która jest budowana na Wale Wisły. Zaczyna dzielnica żyć. Tylko nie możemy się zamykać, że ona jest nasza. Broń Boże, ona jest wszystkich Krakowian. Co za różnica, czy ja mieszkam w Hucie, czy na Zwierzyńcu. Każdego mieszkańca to miasto jest. Na Błonie przyjeżdżają z całego Krakowa, prawda? Więc... I tak samo tu uważam. Jeżeli ten ogródek będzie skończony, ja wierzę w to, że jak krakowianie z czasem dowiedzą się, że takie miejsce jest, to wiele ich wycieczek będzie zmierzało tą stroną wzgórza po to, żeby odwiedzić ten ogródek. Chociażby przyjechać na rowerach, zagrać ping-ponga, w kosza, czy jakieś innej atrakcji skorzystać. Tak będzie. No ale to mówię, no ludzie muszą zrozumieć, ale przede wszystkim radni to muszą rozumieć. A radni nie do końca to rozumieją. Radni widzę, że tak mało tego. No rolą radnego jest na pewno reprezentowanie mieszkańców, którzy go wybrali. To jest 100%. Ale też rolą radnego jest przekonywanie mieszkańców do tego, że może czasami się mylą. Ja nie mówię, że on musi... Na pewno nie jest rolą radnego narzucać swoją wolę. To jest mur beton. Ale muszą przynajmniej próbować prowadzić dialog i przekonywać do swoich racji. Po to został jakby ich przedstawicielem, żeby wprowadzać w życie swoje pomysły. Pomysły być może zasłyszane od różnych mieszkańców. Ale dobrze pani wie, jak jest. Jeden mieszkaniec będzie za tym, trzeci przeciwko, a czwarty jeszcze wymyśli pięć innych pomysłów. Tylko do tego, że sąsiad myśli inaczej. Tak? No tak jest. Z tym, że to nie jest złe. To jest naturalne. To jest takie powiedzenie, gdzie dwóch Polaków to trzy zdania. Tak? Ja kiedyś się zastanawiałem, my to używamy jako negatywne. Konotacje ma negatywne to powiedzieć, ale to nie jest prawda. To jest świetne. A dlaczego nie powiemy, że dzięki temu Polacy są bardziej kreatywni? Jeżeli obywatel potrafi mieć dwa różne zdania na ten sam temat, to wszystko zależy, czego dotyczy, tak? Tak. Ale w wielu kwestii merytorycznych bardzo dobrze. Ja sam się czasami mi się podobają dwa pomysły na przed rozwiązanie na ten sam teren i walczę sam z sobą, który pomysł jest lepszy. Często myślę nad Błoniami Krakowskimi, tego nie powiem, bo pani nagrywa, ale często się zastanawiam, czy z jednej strony trzymam tą stronę ludzi broniących Błoń Krakowskich jako świętości, a z drugiej strony no, popieram koncepcje dla Błoń Krakowskich, które są bardzo nowoczesne i bardzo nowatorskie. Nie będę mówił jakie na razie i widzę, że coraz więcej ludzi zmierza w tym kierunku. Jest szansa dla Błoń, żeby Błonia były takie, jakie są, a mimo to nowoczesne. Tylko no, do tego trzeba, żeby się pewne klapki otwarły w niektórych głowach. Chyba krakowianie ogólnie nie lubią za bardzo zmian, więc jeżeli chodzi o infrastrukturę, przynajmniej z tego, co rozmawiam ze znajomymi, to że oni nie lubią, że na przykład coś się zmienia na rynku, albo że wolą, żeby zostało tak, jak jest, bo jest
jeżeli chodzi nawet o wygląd zupełnie. Także no, to po prostu taka mentalność. Znaczy ja nie wiem, czy my jesteśmy konserwatywni, czy sobie wmawiamy, że jesteśmy konserwatywni. Trudno mi powiedzieć. Na pewno to chyba tak jest zawsze wszędzie, że najwięcej krzyczą ci, którzy są zawsze przeciwko. I to jest prawda. Rzadko kiedy ktoś krzyczy, jest za. Bronić swoich poglądów, nawet jeżeli są mądre, ale zmieniają coś w otoczeniu, to jest trudne zadanie i my się poddajemy. I myślę, że to też świadczy o tym, że jesteśmy młodą demokracją właśnie, że my jeszcze nie mamy odwagi powiedzieć, co myślimy na jakiś temat. Dlatego, że boimy się oceny społeczeństwa, otoczenia, sąsiadów, mamy strach. Natomiast nie wiem, skąd ta odwaga przy krytykowaniu. Tutaj jest odwaga. No, przykładem są konsultacje w sprawie strefy płatnego parkowania. Ze spotkania, które organizowaliśmy tutaj w szkole, można by wyciągnąć wnioski, że projekt nie ma szans przejść, wszyscy są przeciw. No ale zostawili ankiety, zagłosowali, większość jest za. Co to oznacza? Że ludzie woleli nie powiedzieć na głos, że są za wprowadzeniem strefy, bo nie chcą się narażać tym, którzy bardzo krzyczą przeciwko. Mhm. Ja ostatnio na YouTubie dostałem wpis, że jestem debilem, coś jeszcze nie znam się. Zadałem tylko pytanie, bo oczywiście ja często prowokuję. Monavie jest taka sieć marketingowa, nowa Monavie, sprzedają soki z jakiejś jagody amerykańskiej południowej. No to jest sieć w rodzaju sieci Amway czy Oriflame. Natomiast ja nie widzę jeszcze, czy jest to granica, że jest to piramida, czy prawdziwy marketing sieciowy. Muszę się temu przyglądać. Niemniej jednak zadałem takie złośliwe pytanie. Czyżby nowa sekta i znak zapytania. Zostałem wyzywany od najgorszych. I oczywiście wyszedł ten mechanizm od razu. Ja sobie zdaję sprawę. Bo to pytanie można oczywiście kogoś potem zwyzywać, tak jak ten jakiś tam użytkownik internetu. Oczywiście przykryty pod jakimś pseudonimem, bo ja piszę zawsze pod swoim imieniem, nazwiskiem. A równie dobrze mógł wykorzystać to pytanie. Gdyby był mądry, to dałby dwoma zdaniami uzasadnił, że jest to super biznes, tak? I mógł zrobić PR. A w tym momencie... się ośmieszał trochę. No więc właśnie. Tak to działa. I tak samo jest to z tymi krzykaczami przeciwko czemuś. Największym oportunistą strefy parkowania na Zwierzyńcu jest człowiek, który nie jest mieszkańcem Zwierzyńca. Młody człowiek, ambitny. I proszę sobie wyobrazić, jest przeciwko, jeżeli on to powiedział wprost. Bo to jest podłe, że on będzie musiał zapłacić 250 zł miesięcznie za parkowanie, no bo nie jest mieszkańcem, nie ma czasowego budynku, nie dostanie abonamentu swojego jak mieszkańca. Tak, tak. Pewnie ma rację z jego punktu widzenia, tylko że tego typu zmiana, tego typu, czy ona nastąpi, nie wiem. Nawet nie będzie podejrzewała nasza decyzja. Możemy delikatnie, ewentualnie próbować pociągnąć któryś sznurek. Ale tak naprawdę, no cóż, no to ma służyć większości, a nie jednej osobie. Dobrze, to jakby teraz, może zamykając troszkę ten wątek, pójść bardziej w stronę instytucji. Jak by Pan opisał ten kontakt z Radą Miasta, z Urzędem Miasta, czy on jest trudny, łatwy? Czy jakieś problemy z... Bardzo pozytywnie. Znaczy, po tamtej kadencji wydawało mi się, bo faktycznie no były wojny z różnymi jednostkami miejskimi, ale ja nie byłem przewodniczącym, nie byłem nawet w zarządzie. Przyznam szczerze, nie wiedziałem, na czym one polegają. Jestem bardzo miło zaskoczony współpracą z Urzędem Miasta, z różnymi jednostkami. Chociaż się nie zgadzam z ich decyzjami często, ale jeszcze się nie zdarzyło, że jeżeli chciałem dowiedzieć się dlaczego, to żebym nie był wysłuchany i żebym nie usłyszał odpowiedzi wprost. Mhm. Jestem zaskoczony, że tu bez żadnego wazeliniarstwa, bo to nie o to chodzi, że nawet jeżeli jest potrzeba, to i wiceprezydent od ręki przyjmuje. Nie wiem jak prezydent, bo nie miałem jeszcze potrzeby jako przewodniczący z samym prezydentem rozmawiać z miasta, ale wiceprezydenci są do dyspozycji przewodniczących dzielnic, dyrektorzy jednostek miejskich bez większych problemów. Owszem, czasem się zdarza jakiś opór baterii, taki, no, mam taki przykład ostatnio tam, próby zatrzymania rozbudowy przedszkola i tu dyrektor unika spotkania i tak dalej. Ale ja też doskonale rozumiem dlaczego. No, kiedyś dał obietnicę w cztery oczy, dzisiaj musi się z niej wycofać pod naciskiem swojego przełożonego. To też jest czysto ludzkie, trzeba do tego podejść w taki sposób, że przecież to nie są automaty, tylko to też są ludzie, którzy też mają swoje emocje i próbują się bronić przed jak największą negatywnych jakichś opinii, ataków, głupich rozmów. Nie wiem, ja mam wrażenie, że jeżeli się dyskutuje, to zawsze można znaleźć złoty środek. No, przykładem jest ostatnio skwer Wielkiej Armii Napoleona.
Tak. Naprawdę, bez wysiłku zmieniliśmy to. Bez wysiłku. Wystąpił radny od nas, pan Paweł. Mogłem ja wystąpić, poprosiłem jego, był lepiej ubrany, przyszedł z Babelu i poszliśmy od razu, pan przewodniczący Rady Miasta nas wziął do gabinetu, poprosił panią dyrektor tego urzędu, który decyduje o nazewnictwie. 10 minut znaleźliśmy rozwiązanie. Da się, naprawdę się da. A pewnie gdyby wyszedł pan Paweł albo ja na mównicę i powiedzielibyśmy, że to skandal, że to w ogóle, że źle, że to tylko narobilibyśmy kupę szumu głupiej atmosfery i nie wiem, czy chciałby pan przewodniczący z nami dyskutować, czy urzędniczka chciałaby dyskutować. Nie jestem przekonany. A że tak powiem tak, w 90% oceniam, że współpraca jest dobra. Naprawdę jest dobra. Natomiast jeśli chodzi o Radę Miasta, to jest ciekawe, bo powinienem dużo dobrych słów powiedzieć, ale mam wątpliwości. Czasami sobie myślę, że Rada Miasta mniej słucha dzielnic niż urzędy. I teraz oczywiście zastrzegam, to jest moje subiektywne odczucie, dlatego że inne dzielnice wiem, że im się bardzo źle współpracuje z jednostkami miejskimi i narzekają. Trudno mi powiedzieć, czy to jest wynikiem sposobu tej dyskusji, czy faktycznie tak dużych problemów, że nie potrafią ich rozwiązać. Być może Zwierzyniec ma to szczęście, że nie mamy takich problemów, o które moglibyśmy się aż tak bardzo kłócić, sprzeczać i konfrontować. W związku z powyższym to może też być przypadek. Tak sobie myślę, że możemy mieć jakieś takie szczęście, że na Zwierzyńcu nie istnieją takie konflikty. Natomiast jeśli chodzi o Radę Miasta, troszeczkę mi brakuje kontaktu z radnymi miejskimi, nie ukrywam. My mamy to szczęście, że oczywiście moim wiceprzewodniczącym jest zarazem radny Andrzej Hawranek, więc od tej strony jest mi dużo łatwiej. Ale jakby z tym, że chyba to wina jest po naszej stronie jednak, powiem szczerze, bo przewodniczący komisji tematycznych, merytorycznych na przykład nie biorą udziału w posiedzeniach komisji tematycznych Rady Miasta. Chociaż mają taką możliwość. A mają możliwość. I tutaj nie ukrywam, że my zawsze wysyłamy zaproszenia na posiedzenia, bo dostajemy informacje, kiedy która komisja ma obrady i przewodniczącym komisji wysyłamy. Szczerze? No nie wiem, czy się zdarzyło za 2 lata, 3 razy, że jakiś przewodniczący poszedł na jakieś posiedzenie. No dobrze, 5. Tak? Tak, byliśmy zapraszani. No nie, jak jesteście... Nie mogę jego chwalić z przyczyn obiektywnych, ale faktycznie może byłeś więcej razy, ale są przewodniczący komisji, którzy nie byli jeszcze nigdy, ani raz. A skąd to wiem? No bo czasami ja chodzę i właśnie patrzę, co się dzieje na tych komisjach, a powinni być. Bo są bardzo ciekawe tematy poruszane. Ba, można mieć naprawdę wpływ przewodniczący komisji merytorycznej na to, co radni miejscy później zrobią. Oni są otwarci na dyskusję. Natomiast powiem tak, pewnie większość winy leży po stronie Rady Dzielnicy, ale też jest wina po stronie Rady Miasta, bo ja osobiście na przykład w pewien sposób na miejscu przewodniczącego Rady Miasta, jak i przewodniczących tych komisji merytorycznych, próbowałbym zachęcić tych przewodniczących komisji tutaj, żeby brali udział w tych posiedzeniach. A nawet bym leciutko stosował naciski, żeby to robili. Minimalnie. A już na pewno powinni informować, jeżeli debatują nad czymś, co dotyczy konkretnej dzielnicy. To chociaż tyle powinni zrobić, że na przykład jak jest komisja, to wysłać do danej rady powinna, przecież każda z tamtych komisji ma pomocnika takiego, prawda, sekretarza z Urzędu Miasta. To nie jest problem, żeby ten sekretarz wysłał maila do dzielnicy, że na tej, a tej komisji będziemy omawiać sprawę na przykład budowli, nie wiem, hali sportowej na Trzyżynach, zapraszamy przedstawiciela. Bo też pewnie byliby bardziej zachęceni do tego. Tak. No, inaczej, bo tu nie chcę powiedzieć, że ktoś jest winny. Tu nie chodzi o to, żeby określać czyjąś winę, ale na pewno da się dużo więcej zrobić. Da się, bo skoro my jesteśmy organem pomocniczym Rady Miasta, to niechaj Rada Miasta korzysta z tej pomocy i niechaj też radni dzielnicowi czują, że mogą pomóc. Tutaj bym coś obudził jeszcze. Jest trochę do zrobienia. A jakie by Pan wskazał może najpilniejsze potrzeby tutaj jeszcze dzielnicy? W rozumieniu? No nie wiem, jakieś projekty może... Realizacji? Wow. Rzeka się otwiera. Głębokie jezioro. Ja tak poważnie mówiąc, z punktu widzenia w ogóle zachodniego Krakowa bezwzględnie trasa zwierzyniecka i trasa balicka. Nie ulega oczywiście przedłużenie trasy zwierzynieckiej po drugiej stronie Wisły jest oczywiste. Myślę, że zachodni Kraków zatrzymał się w pewnego rodzaju rozwoju od budownictwa mieszkaniowego począwszy przez wiele innych rzeczy, bo on zaczyna być coraz mniej atrakcyjny, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Żeby ta infrastruktura, bo ona nie powstanie tu już większa, to nie miejmy złudzeń, ale żeby
ją udrożnić, żeby spowodować, żeby stała się przyjazna mieszkańcom, musi powstać trasa zwierzyniecka i to nie ma dla mnie wątpliwości. Ale to jest bardzo wielkie, to można powiedzieć, że to nie, nawet nie jest być może inwestycja miasta, być może będzie to inwestycja rządowa, więc nie wiadomo, jak się potoczą jej losy. Ale z punktu widzenia samej dzielnicy, no to priorytetem, jeśli chodzi o jest infrastruktura na pewno drogowa, ulica Królowej Jadwigi, no to jest dramat. I na pewno ta ulica jest najważniejsza. Ona nas blokuje jakby nawet w myśleniu na temat co dalej, przynajmniej w tej części dzielnicy, prawda? No bo ciągle słyszymy, że bez odwodnienia Woli Justowskiej, bez przebudowy tej ulicy, no po co robić te wszystkie sąsiednie, skoro i tak one w przypadku deszczu stoją pod wodą, w innych przypadkach znowu, no po co remontować, skoro tu nie ma zrobionego, no różne reperkusje się z tym wiążą, więc na pewno tak. A z takich rzeczy ważnych, to mi się wydaje, że mój punkt widzenia to jest osobisty, niekoniecznie go podzielają mieszkańcy, to jest zadbanie o sikornik. Sikornik powinien się stać i kopiec Kościuszki wraz z otoczeniem wizytówką nie dzielnicy, miasta. Proszę zwrócić uwagę, z wielu perspektyw już ledwo kopiec widać zza drzew. Ja nie mogę pojąć, dlaczego pozwalamy na zarastanie kopca Kościuszki. Ja nie mogę pojąć, dlaczego fortu nie widać i jest zarośnięty drzewami. Przy całym szacunku do ekologów, ja bym te drzewa wyciął. I mówię otwarcie, nie mam żadnych obaw, ponieważ te drzewa nie powinny tam rosnąć od dawna. Teren piękny, rekreacyjny, aż dziw bierze, że on stoi od łodzi. Panoramę Tatr, którą widać z sikornika, no już widać chyba tylko z dwóch, trzech małych miejsc. Bo wszystko zarasta. To są wszystko samosiejki, o które będzie każdy ekolog później walczył. O każdą jedną samosiejkę, o każdą łąkę niewykoszoną. Bez sensu. Dlaczego sikornik jest taki zaniedbany, nie potrafi odpowiedzieć? Znaczy, przyczyn jest wiele, potrafi, ale nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego nie ma woli tego zmienić. Dlaczego ludzie o tym nie myślą? Są dwie jakby teorie. Jest teoria mojego kolegi, który twierdzi, że jak zarośnie, będzie dziki, będzie fajny. A ja twierdzę, że jak zarośnie, będzie dziki, to go zabudują deweloperzy. Bo powiedzą, że skoro zarasta, skoro jest dziki, skoro nikt go nie użytkuje, to znaczy, że mieszkańcy go nie potrzebują. Źle, bardzo źle. Na pewno warto pomyśleć o otoczeniu błoń krakowskich. Ja nie rozumiem rowerzystów jeżdżących w kółko błoń jako rekreację. Naprawdę w tym tłumie ludzi, szczególnie wzdłuż Rudawy i wzdłuż Piastowskiej, jazda między pieszymi rowerzami na rowerze, jakaś abstrakcja totalna dla mnie. A jednak, bardzo szybko często jeżdżą. A jednak jeżdżą. Więc na pewno odcinek wzdłuż Piastowskiej, wzdłuż Rudawy pilnie do zrobienia, pilnie. Oddajmy te błonia mieszkańcom, żeby mogli korzystać z nich jeszcze bardziej. Tym bardziej, że jest potrzeba, widać, że jest. Infrastruktura drogowa, to nawet nie wymieniam dalej, bo tych ulic małych jest mnóstwo, wiadomo, do zrobienia, ale nie są one strategiczne. Na pewno rozbudowa przedszkola przy ulicy Emaus. Jest projekt gotowy, jest pozwolenie, które wygasa zresztą w tym miesiącu. Były pieniądze przeznaczone w budżecie. Słyszałem niedawno, że podobno mamy za dużo przedszkoli na Zwierzyńcu. No. Jeśli za dużo przedszkoli jest na Zwierzyńcu, to nie rozumiem, dlaczego około 50% dzieci jest nieprzyjmowanych do przedszkoli. Więc na pewno jest to ważne dla mieszkańców. Na pewno zostały opuszczone troszeczkę filie Domy Kultury i Wola Justowska i Hełm. Troszeczkę są traktowane tak dziwnie po macoszemu. Nawet ostatnio usłyszałem zarzut, że Dworek Białoprądnicki, który jest ich jakby jednostką nadrzędną, jest piękny. I faktycznie dworek jest piękny. Dlaczego tu filie dworku nie są równie piękne? Tego nie rozumiem. I myślę, że tutaj jest dużo do zrobienia, ale to jest najświeższa myśl, jaka mi przyszła dosłownie dwa tygodnie temu. Co jeszcze jest takiego dla Zwierzyńca bardzo istotne? Ja powiem szczerze, że Zwierzyniec jest dosyć komfortową dzielnicą z punktu widzenia dużych, spektakularnych rzeczy. Nie musimy ich poszukiwać, bo wszystko to są drobne rzeczy i rozwiązywalne. Od budowy boisk szkolnych, remontów ulic, chodników, to wszystko jest do rozwiązania. No i na pewno główną rzeczą, którą czas myśleć, to jest sprawa właśnie samochodów i ich parkowania. U nas nie ma miejsca na parkingi tu na Półwsiu Zwierzynieckim. Znaczy jest pod placem na Stawach, ale nieakceptowalne chyba na razie. Więc tu na pewno trzeba szybko coś rozwiązać. Znaczy to Półwsie tutaj umiera z powodu ilości samochodów. Tu jest najmniej zieleni, tu jest najmniej jakby tych terenów rekreacyjnych. Tutaj coś by pasowało wymyślić. Trudno mi powiedzieć, co jest to trudny obszar. Natomiast no przede wszystkim przesunięcie tego parkowania
tam, gdzie ma powstać park and ride, o którym się mówi od 15 lat, czyli przy ulicy Rybnej. Mamy dwa projekty Orlików, jeden w Olszanicy, drugi właśnie przy Rybnej. Tam przy Rybnej również, tam gdzie ma wychodzić właśnie tunel trasy Zwierzynieckiej, znaczy odchodzi trochę bliżej mostu Zwierzynieckiego, ale mają powstać właśnie węzeł przesiadkowy. Tam miał być projektowany, jest, znaczy w zamyśle, no może w głowach ludzi, tramwaj, przedłużenie tramwaju z Salwatora aż do Przegorzała. Wydaje mi się, że jak najbardziej to jest potrzebne. I musi tam powstać z prawdziwego zdarzenia park and ride. I wtedy faktycznie silne reperkusje dla parkowania tutaj na Półsiu. To by na pewno pomogło mieszkańcom. Możemy dalej wymyślać, ale no, wie pani, no, borykają się ludzie, te nasze trzy osiedla takie podstawowe, czyli Bielany, Przegorzały, Olszanica. Olszanica ma silny charakter jeszcze taki wiejski, prawda? Natomiast te trzy osiedla borykają się z takimi podstawowymi rzeczami, brakiem kanalizacji. Więc no, zadziwiające, to jest teoretycznie Unia Europejska nas przymusza terminami. Przecież nie ma szans, żeby miasto Kraków dopełniło tych terminów. Tych mieszkańców, mówiąc brzydko, to już trafia. Na samą myśl, ile lat czekają na kanalizację. Olszańca, w ogóle jest takie jeszcze osiedle w Olszańcy, które też się nazywa Olszańca Bory. Nie wiem, czy pani kojarzy. Kuriozalna sprawa. Oni są za obwodnicą. Fragment Krakowa za obwodnicą, który gdyby został w gminie, chyba podlegało pod Liszki albo pod Zabierzów, to pewnie mieliby już wszystko. W związku z tym, że są w Krakowie, nie mają nic. Przy każdym deszczu są zalani, nie mają kanalizacji ściekowej, opadowej, niskie ciśnienie wody, bo są zasilani tym samym wodociągiem z sąsiedniej gminy, gdzie te wszystkie firmy co powstały, więc firmy są ważniejsze, bo płaciliby kary, więc mieszkańcy mają na przykład 2-3 tygodnie, że nie mają prawie wody do mycia. To jest kilkadziesiąt domostw, ja rozumiem. Ekrany akustyczne nie łapią się, okazuje się, w którejś kolejności, może kiedyś, bo głośność według Generalnej Dyrekcji Dróg jest nie taka, jak oczekiwali. No zobaczymy, może coś się zmieniło, teraz ustawa zmieniają te poziomy głośności. Zobaczymy, czy im to pomoże, czy utrudni. No takie podstawowe rzeczy oni tam nie mają, ci mieszkańcy. Więc my tu na przykład rozważamy o tym, żeby mieć rozbudowę przedszkola, a tam ci ludzie nie mają kanalizacji, więc pewnie jakby usłyszeli, że ja zabiegam o przedszkola, a nie o ich kanalizację, to by mnie rozszarpali i tak dalej. No tych potrzeb jest na pewno dużo, a spektakularnych na szczęście nie ma. Strzelnicę ochroniliśmy, nie chcemy dużej galerii handlowej, aczkolwiek stajemy przed problemem, co tam będzie. Myślę, że to są takie rzeczy, które na szczęście, właśnie to jest fajne, że tu Rada Dzielnicy w sumie ma dużo do robienia. Dlatego, że gdyby to były wielkie, tak jak trasa zwierzyńska rzeczy, to nic. To poza tym, że sobie możemy przy kawie podyskutować, to nic więcej nie możemy. Natomiast jest dużo takich rzeczy, które może sama Rada Dzielnicy rozwiązywać, lobbować do budżetu miasta i realizować. Nie wiem, czy to jest, czy o to chodzi. Wyczerpująco, wydaje mi się. Dobrze, to jeszcze chciałam zapytać o taki temat budżetu partycypacyjnego. Czy może zetknął się pan z tym terminem? Tak, jestem tym przewodniczącym, który z dużym optymizmem podszedł do tego. Stąd państwo, panie organizujące to przyszły, już tu do mnie były. Aha. Ja jestem zwolennikiem jak najbardziej. Chyba jestem w mniejszości, tak widzę po przewodniczących dzielnic. Powiem szczerze, jakie są obawy, nie moje, tylko tych, którzy mnie przekonują, że to błędna decyzja będzie, jeżeli ją podejmiemy. A mianowicie strach przed mieszkańcami. Ludzie boją się, radni boją się mieszkańców, stwierdzam. Boją się konfliktów z mieszkańcami, boją się, że jak się nie uda, to mieszkańcy obwiną radnych. No tak, no pewnie tak, no ale, no ale od tego jest dialog z mieszkańcami, żeby im pokazywać, że być może się nam czasem nie uda, z przyczyn obiektywnych, ale chyba nie ma gorszej rzeczy, jak zaniechać robienia czegoś tylko dlatego, że się tego boimy. No mnie się podoba jak najbardziej, dlatego że ja w tym widzę wielką szansę i dlatego będę namawiał radnych, żeby w tym projekcie być uwzględnionym jakoś dzielnica, bo chyba 3 dzielnice tylko będą. Bardzo bym chciał, dlatego że widzę w tym wielką szansę na coś, co obiecałem wyborcom, nie mojego okręgu, a w ogóle na każdej rozmowie i zawsze jestem święcie przekonany, że trzeba to robić, czyli zwiększenie kontaktu z mieszkańcami. No nie, to jest przecież rewelacyjna okazja do tego, żeby się zmobilizować samemu, wyjść do mieszkańców,
ba, żeby mieszkańcy też zobaczyli, że warto, żeby oni wyszli. No nie wiem, dla mnie to jest kolejna przyczyna do tego, żeby społeczeństwo stało się bardziej obywatelskie. Więc jestem za. A czy był pan za osobowością prawną, tak już na koniec, dzielnicy? Czyli co jest no to jest dobre wiąże... narzędzie, czy to... raczej lepiej, żeby wszystko zostało? Znaczy to się wiąże zawsze z plusami, z minusami. Na pewno plusem byłby tak, że byłaby na przykład szansa, że sama dzielnica mogłaby się zaczynać angażować, przynajmniej według mojej oceny, chociażby w projekty unijne, tak? Wielki plus. Ja nie wiem, nie potrafię, nigdy czegoś takiego nie robiłem. A ja sobie zdaję sprawę, że radni to, tak jak mówiliśmy, różne zawody i niekoniecznie mamy kompetencje ku temu. No dobra, no ale są fundacje, które pomagają na przykład pozyskiwać środki unijne. Wydaje mi się, że to jest dla ludzi. Nie należy się tchórzyć przed tym, więc to jest wielki plus. Moglibyśmy być mile zaskoczeni efektami tego. Zamiast właśnie powoływać sołtysów, jak to niektórzy próbują, chociaż też dobry pomysł może dla właśnie takich Olszanicy czy takich Bielan, tak? To po co? No przyjmijmy się już na tych dzielnicach, które mamy. Bo tak naprawdę to chyba nie byłoby fajne, jeżeli zaczniemy promować tak. Zostawimy dzielnicę, przy okazji będą sołtysi gdzieś tam na obrzeżach, a jeszcze może wypromujemy rady osiedlowe. Bo czy one mogą być w każdej chwili powoływane i nikt nie stawia im żadnych chyba problemów większych. No tak, ale mówimy o tym, jaki kierunek chcemy dla Krakowa. Wybraliśmy taki 22 lata temu kierunek. Ja może taka dygresja. Miałem przyjemność być 3 lata temu w Wilnie i gościli mnie samorządowcy, ale w innym rozumieniu niż nam się wydaje, prawdziwi społecznicy z Wierzyńca Wileńskiego. Mhm. Mamy takie, może nie są to bardzo obfite kontakty, ale one są i występują z częstotliwością co 2 lata. I oni jeżdżą na własny koszt, byli w kilku miastach europejskich. I stwierdzili, że Kraków ma najfajniejszy system samorządowy. Oni marzą o takim systemie dla Wilna. Właśnie modelu krakowskim. Ba, oni nawet jak usłyszeli, jakimi my pieniędzmi dysponujemy na naszej dzielnicy. Dyskutowaliśmy o tym długo, żeby im wytłumaczyć, że z naszego punktu widzenia to nie jest dużo. My narzekamy, że mało. To oni po prostu patrzyli z łzami w oczach po prostu. No. Że co ci radni tam na tym zwierzęciu w Krakowie narzekają? Oni mogą tyle rzeczy zrobić. Jak ja im mówiłem, co robimy, to oni mieli takie oczy. I oni by chcieli te rzeczy robić dla swojej społeczności lokalnej, a oni co najwyżej mogą się zorganizować, wystawę sobie zrobić, o kulturalne spotkanie, złożyć się, zjeść ciastka, wypić kawę. I jak sobie zagospodarują w czynie społecznym skwer, posadzą drzewo, to są szczęśliwi, że im władze pozwolą. No właśnie, nie zaproponowałeś pani, ani ja. Będziemy kończyć, tak, dziękuję. Także wracając do tego, na pewno byłoby dużo plusów. A obawa byłaby taka, że mając osobowość prawną, radni musieliby rozumieć statut i przestrzegać prawa. I większa odpowiedzialność. Osobiście byłbym za. Nie ukrywam, byłbym za. Ja byłbym gotowy na przyjęcie takiej odpowiedzialności, jako radny zwykły, jako członek zarządu czy przewodniczący, jest mi to obojętne. Mnie by się podobało, no ale to mówię za siebie. Pewnie radni mieliby obawy. Z drugiej strony, patrząc z punktu widzenia mojego dzisiaj w tej radzie, to może by mi nawet pomagało w pracy. Ale musiałoby to też być tak zrobione, żeby zguba dla samorządu, dla organu pomocniczego byłaby wtedy, gdyby ta osobowość prawna spowodowała, że stalibyśmy się bardziej urzędnikami niż samorządowcami. To byłoby złe. Tego bym się obawiał. Tu trzeba by się zastanowić, jak... No pewnie to też zależy od ludzi. Bo ja nawet patrząc na dyrektorów jednostek miejskich, czasem jestem zadziwiony, jak można być, nie użyję brzydkiego wyrazu, ale takim złym pracodawcą. Powiem szczerze, niektórzy dyrektorzy jednostek miejskich są fatalnym pracodawcą. Ostatnio byłem na konferencji dotyczącej pomocy społecznej w Radzie Miasta. Fajny był tam profesor czy doktor z Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiał badania i zadał jedno pytanie. Czy wiecie Państwo, badania były prowadzone wśród pracowników podstawowych pomocy społecznej. Co najbardziej stresuje pracownika pomocy społecznej takiego podstawowego? I co się okazało z badań? 90% ankietowanych wypełniło stres związany z kontaktem z przełożonym. To jest chore. Ja to obserwuję. Wielu dyrektorów zachowuje się, jakby byli książętami, siedzą na tronie i rządzą. Fatalny system zarządzania. Myślę, że na to cierpią miasta, na to cierpi Polska. My jeszcze w mentalności u nas urzędnik jest panem. Chociaż no, urzędnik ma służyć, nie ulega wątpliwości to dla mnie. Jedynie gdzie zaobserwowałem, przyznam szczerze, tak prywatnie, w
Polsce zmiany to urzędy skarbowe. Nie ukrywam, że jestem zachwycony zmianami w urzędach skarbowych. Abym tego nie powiedział w złą godzinę, zawsze mogą mnie za coś ukarać, ale tak sobie pomyślałem, że tam są zmiany, tam nastąpi. Pamiętam, jak było źle kiedyś. Pamiętam, jak przychodziłem początek lat 90. do naczelnika czy do wiceczelnika, człowiek się czuł jak zbity pies. Dzisiaj przychodzi się na zasadach partnerskich rozmawia. Niesamowite. A już w żadnej innej instytucji tego nie widzę, w sensie ZUS czy coś, bo ja nie mówię teraz w tym momencie o panach dyrektorach, bo tak jak powiedziałem wcześniej, pochwaliłem za kontakty ze mną, ale nie wiem, czy te kontakty są pozytywne, dlatego że w jakiś sposób zadziałaliśmy na siebie pozytywnie, czy nie ma konfliktów, czy ewentualnie jednak ten samorząd dla nich jest niewygodny. Na pewno jest niewygodny. Ja sobie zdaję sprawę, że wielu dyrektorów, siedząc przy kawie gdzieś tam w zaciszu gabinetów między sobą, mają tak serdecznie dość rad dzielnic, tak dość tych radnych jako największych upierdliwców, że gdyby mogli, zrobiliby wszystko, żeby tych dzielnic nie było. Na pewno tak. Jesteśmy dla nich przeszkodą. I to dobrze, bo dzięki temu oni się trochę zmieniają, a my dzięki temu chyba bardziej czujemy, że właśnie mamy wpływ na to, co się dzieje w koło. Natomiast dla pracowników są źli. To jest fatalne. To jest fatalne. Pracownicy się boją swoich przełożonych. To jest złe. To nie jest autorytet. To jest po prostu lęk przed utratą pracy. A czego dotyczyło pytanie? Tej osobowości prawnej. Ale chyba już... No, jestem za. Generalnie byłbym za, aczkolwiek no, trzeba by się zastanowić właśnie, jakie te kompetencje wtedy by były, tak? Mhm. Jeżeli one byłyby takie jak dziś, nawet z lekkim wzmocnieniem, to w 100% jestem za. Dobrze, to dziękuję panu bardzo.